Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie zadania migawki Mei, które weszły do gry wczoraj wraz z aktualizacją właśnie Halloweenową. Są to ostatnie zadania migawki. Ostatni członek do zebrania do ekipy. A i później już tylko kradzież wehikułu czasu. Aczkolwiek ja, czy zobaczymy to w grze, to nie wiem. Więc znowu wszystko działa na tej samej zasadzie. Więc mamy 13 zadań do zrobienia w Battle Royale. 13 zadań w trybie kreatywnym. Oczywiście reputację do zwiększenia. Tutaj odblokowujemy jej rzeczy z nią związane. I oczywiście nagrody karnetu bojowego, czyli ikona sztandaru, styl do kill-offa tryb ciemny i styl Mei w wersji Destart. Czyli taka niebieskawa, powiedział. I ponownie, bo to już chyba w tym sezonie jest tradycja, pierwsze zadanie zrobiłem przez przypadek. To zadanie to było zadać obrażenia przeciwnikom broniami wybuchowymi. Tam 100 obrażeń trzeba było zadać, więc no to nie jest nic trudnego. Po prostu musicie na przykład użyć do przywróconej do gry wyrzutni dyń. Wyrzutni dyń. No i tyle, zadać obrażenia i gotowe. Kolejne zadanie to użyj IM do niszczenia osłon, aby unieruchomić pojazd i wieżyczkę. Mei badała technologię IM. Zauważy, jeśli jej użyjemy. Więc ponownie na początek musimy właśnie zwrócić jej uwagę na siebie. Potem dopiero będziemy mogli z nią pogadać i robić właśnie rzeczy dla niej, żeby dołączyła do naszego skoku. Więc nie przedłużajmy i chodźmy do gry. Okej, więc jesteśmy już w grze. I tak jak właśnie mówiłem, pierwsze zadanie musimy użyć IM do niszczenia osłon, aby unieruchomić pojazd i wieżyczkę. Więc najprościej te IM-y będzie właśnie znaleźć w sejfach. Jakoś poszło. Dobra, chodźmy otworzyć safe. Teraz w takim wypadku. I weźmy granaty. Dobra, weźmy tą nową strzelbę. No i... Zaraz się okaże, że ich tu nie będzie. No dobra. Bez komentarza.
Dobra, widzimy się, jak znajdę te granaty. Okej. Już myślałem, że się nie uda. Ale w końcu mamy te granaty. Dobra. To teraz zostało już tylko unieruchomić pojazd i kamerę, nie, wieżyczkę. No dobra. A spróbujmy kamerę. Nie, nie liczy się, dobra. Ale miałem jeden w zapasie, to nie straciło się. Pojazd. Cyk. Aha, i teraz bym musiał znaleźć wieżyczkę. Dobra. Rozstawmy tą wieżyczkę. I uwaga. O, dobra. Sama sobie jesteś winna. Ja nie chciałem tego robić. Okej. Więc mamy to zadanie zrobione. Kolejne zadanie. Porozmawiaj z Nolanem Fortuną lub Karpczkiem. Nie ma wieści od May. Przegrupujmy się i opracujmy nową strategię. No fajnie. No dobra. To widzimy się u Nolana albo u Karpczka. Okej, docieramy już do Nolana Fortuny. Zobaczymy, czemu May się nie odzywa. Jaki jest dalszy plan działania. Tylko znajdę Nolana. Tu jest Jones. Jest Antonia. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Gdzie jest Nolan? Okej, fajnie. Czyli muszę lecieć do Karpczka. 2000 years later. Okej, więc jesteśmy już u Karpczka. Nie wiem, po co dali, że mam iść do Karpczka albo Nolana, jak Nolana nie ma, ale okej. May jest moją najlepszą przyjaciółką od narybka. Pracuje tylko z ludźmi, którzy jej zaimponowali. Jak najlepiej robić wrażenie na May? Kraść, hakować i to przetrwać. Okej. Zadania. Aha. Mam teraz 3 zadania. Tak jakby. Czy mam przejmij wieże meteorologiczne, przetrwaj fazy burzy i zbierz tarki po zlikwidowanych graczach. Kod tych wież meteorologicznych stworzyła May. Przejmij którąś. Zobaczysz, że nie ma lepszej przynęty. Przetrwaj, udowodnić swoją nieufytność. May już kiedyś złapano i drugi raz się nie nabierze. May musi wiedzieć, że ma twoje wsparcie.
Okej. Okay. Czyli mamy teraz trzy różne zadania. To w sumie takie... trochę... pierdliwe. No ale dobra, widzimy się jak już je wykonam. No bo to będzie trochę trwało. No wiadomo, no sztabki, no to... po prostu albo właśnie zabijać graczy, albo ze skrzyń. No... przetrwać fazy burzy, no to tak jak teraz. No i te wieże, no to wieże. Więc... zebrać sztabki graczu. No i mamy pierwsze 15 sztabek, jeszcze zostaje 60. Więc no, widzimy się jak już te trzy zadania zrobię. Szybko. Widzicie, zrobiłem już sztabki i teraz przejmuję pierwszą wieżę. No i się zaczęło. No, więc teraz jeszcze przeżyć 8 faz burzy i przejąć dwie wieże. Okej, okay, więc jestem przy wieży numer 3. Tutaj trochę w burzy. Ale już stwierdziłem, że w sumie da mi się to zrobić, to mogę to zrobić. Będę z głowy. Powiedzmy. Bierzemy wieżę numer 3. Cyk. I zostało nam już tylko przeżyć jeszcze 5 faz burz. Udało nam się wykonać wszystkie trzy zadania i teraz musimy porozmawiać z May. Dobrze, dobrze, masz moją uwagę. Jeśli mam dołączyć do ekipy, to mam pytanie. A mam pytania. I potrzebuję odpowiedzi. Chyba. Aha, okej. Okay. Czyli musimy z nią pogadać. Dobra. To widzimy się u May. Dobra, więc dolatujemy już do May. Z nią pogadamy. Co nam powiesz ciekawego? Wymiatasz, a ja wiem wam wybuchy. Tworzylibyśmy świetny zespół, ale musisz wiedzieć, że... Kejdo kombinuje coś bardzo paskudnego. Trafiło mi się parę schematów za jego firewallem. Jakiś pomysł, czym jest chronokomórka? Chciałbym wiedzieć, zanim zaryzykuję wszystko, co mam. Zadaj obrażenia ożywieńcowi Kejdo... O, gdzie to jest? Kejdo Tornowi, by zdobyć chronokomórki. Okej. Okay. A czy musimy zaraz lecieć do Kej, do... Widzimy się u Kejdo. Czekajcie jeszcze w sumie. Spróbuję za pomocą techniki wstecznej inżynierii odkryć, co planuje Kejdo. Okej.
A jeśli zdołasz przejąć się na komórki. Dobra. Okej, więc jesteśmy już... lunarnym lokum. Nie umiem wysłowić. I mamy tutaj ożywieńca Keido. Torna. Już się dostaje jakieś obrażenia od burzy. Mamy jeden i mamy drugi. Okej. Weźmy sobie jego. No jego przedmioty. Wejdź do szczeliny, by naładować chronokomórki. Dobra, ale chwila. A nie mam czasu. Dobra. Czekajcie chwilę. No dobra, to nie wyszło. Zgodnie z moim planem. Ale dobra, jesteśmy bezpieczni. Co nam powiesz teraz? Chronokomórki to jakieś baterie kwantowe zasilane przez szczeliny. Może by je tak podładować. No można, można. W sumie czemu nie? Dobra, to ja idę znaleźć szczelinę. Okej, nieważne, tu jest szczelina. Dobrze, że to sprawdziłem. Więc wchodzimy. Mamy to. Porozmawiaj z Nolanem Fortuną. O wow, te chronokomórki to... Ha! W zasadzie jest zabawniej, gdy żyjesz w niewiedzy. Nieświadomości. Powiedz Nolanowi, że wchodzę w to. Chyba tak. Okej, czy musimy iść porozmawiać z Nolanem Fortuną? Ale się teraz zastanawiam, bo wcześniej go tam nie było. Zobaczymy, może teraz będzie. Czy się coś przednim razem po prostu zepsuło. Ale to już w sumie chyba mogę nawet bez cięcia, bo to tu już jest. Okej. A zobaczmy. Jest. Znaczy, coś się musiało po prostu zepsuć ostatnim razem. May na pokładzie. Plus dla skoku, ogromny minus dla moich funduszy na materiały wybuchowe. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy byśmy sobie bez niej poradzili. Świetna robota. Już prawie koniec. Gdy dostarczymy Sloan to, czego chciała, czeka nas łatwe życie. Okej. Co teraz? Wynajmij May. Zbierz granatnik na granaty samoprzylepne ze skrzyni lub po zlikwidowanym przeciwniku. I zniszcz obiekty przy użyciu zdalnych ładunków wybuchowych. Okej, czyli mamy te trzy zadania i to jest wszystko. O, mamy ładunki wybuchowe. Więc... Spójrzmy je tu. O, mamy ich więcej. Bardzo dobrze. Rozłóżmy je dużo. Tu jeszcze. Może... Jeden i
Czekajcie, otwórzmy skrzynię. Tu jeden, dobra. I teraz... Czekaj chwilę, bo ja tu mam sprawę do zrobienia. I... zrobione, dobra. Ale to jest... nie, naprawdę. Strzelba to jest jakiś żart. Nieśmieszny. Czy jak się może jeszcze dobrze przyceluje, to okej, okay, ale... tak, to ta strzelba to jest nieśmieszny żart. Ow! On mnie zaskoczył. Dobra. Okej, okay, czyli jedno zadanie już mamy zrobione. Obiekty przy użyciu zadań ładunków wybuchowych. Czyli zostało nam zebrać granatnik ze skrzyni lub po zlikwidowanym przeciwniku i wynająć May. Dobra, to widzimy się... jak już będę u May. Albo znajdę granat. Okej, więc jesteśmy w kolejnym meczu. W tamtym nie udało mi się zrobić ani jednego z tych dwóch zadań. Niestety. Więc teraz właśnie zaczniemy sobie od wynajęcia May. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze, czy na przykład tak się nie liczy. Liczy się. To wynajmujemy cię. To mamy zrobione i teraz musimy zebrać ten granatnik na granaty samoprzylepne ze skrzyni lub po zlikwidowanym przeciwniku. I to będzie nasze ostatnie zadanie z tego zestawu zadań z migawek May. Więc widzimy się, jak już ten granatnik znajdę. Okej. Okay. W sumie chciałem wchodzić do tego sejfu, ale widzę, że nie ma takiej potrzeby. Zbieramy granatnik i mamy. Mamy gotowe. Więc to są wszystkie zadania. Dobra, to widzimy się w lobby. Okej, więc jesteśmy już w lobby. I tu mamy nasze nagrody, czy tak jak mówiłem, ikona sztandaru, styl do kill-offa i styl do May. Taka właśnie May. I patrzmy zadania. To wszystko. Tu zostały jedynie zadania do trybów kreatywnych, muszę podbierać jeszcze od Karpczka i od May. A tak poza tym to wszystko. Więc co się teraz będzie działo? No, najprawdopodobniej według wczorajszych opublikowanych wycieków będzie to wyglądało tak, że machina wehikuł czasu Kejdo Thorna na koniec sezonu się zepsuje, będzie miał jakąś awarię, coś w tym stylu. I dojdzie do tego, że aktualna wyspa rozdziału czwartego zmiksuje się z wyspą rozdziału pierwszego. Będzie część rozdziału czwartego, część rozdziału pierwszego. I tak oto będzie właśnie wyglądał sezon piąty, że przez miesiąc, bo tylko tyle ma sezon piąty trwać, przez 4 tygodnie będziemy non-stop, prawdopodobnie co tydzień, zmieniali tak jakby sezon. Ponieważ będziemy skakać tak jakby po sezonach rozdziału pierwszego,
będą stare bronie, stary wygląd broni ma być. Nie wiadomo właśnie tam konkretów, konkrety nie są znane, jeżeli chodzi o to właśnie, jakie to mają być sezony, po jakich sezonach mamy skakać, jakim okresie czasowym, ale tak się to ma właśnie dziać. No i po miesiącu mamy dojść do czarnej dziury. No i wylądować potem w rozdziale 5. Tak to zostało przedstawione. Tak się to ma prezentować. Czy tak będzie? Zobaczymy. To są, tak jak mówię, na razie przecieki, które nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale podobno pochodzą z jakiegoś pewnego źródła. Więc no, tak to mniej więcej na razie wygląda. No i co? I to by było właśnie na tyle. Zadania skończyliśmy, ekipę zebraliśmy. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Prawdopodobnie będzie się coś działo na wyspie, zgaduję. Machina. Aktualnie machina Keido jest ustawiona tak jak właśnie tutaj na tym ekranie ładowania. Samo jest też w grze. Jest ustawiona na datę 12 lipiec 2018 roku. I ta data to jest data początku sezonu, kiedy wystartował sezon 5 rozdziału 1. Więc może sezon 5 będzie jednym z tych sezonów, które się tam będą działy właśnie w następnym sezonie? Nie wiemy. Zobaczymy. Czy on po prostu się tam wybrał? Nie wiem. Zobaczymy. Tak jak mówię. Więc no. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ogólnie tych właśnie odcinków z zadań z tego sezonu. Ogólnie nie uważam, że były one jakieś najlepsze. Czy pod względem ich budowy. W sensie tego, że właśnie w każdym tygodniu z tych zadań jakieś zadanie robiłem przypadkiem. Niechcący. Co no nie jest może jakimś tam wielkim, czymś wielkim, ale no trochę mnie to wkurzało. Więc no. Więc to na pewno na minus. Jeśli chodzi o same, tak jakby to, co przedstawiały w sobie, powiedzmy fabularnie, to było raczej ok. Raczej nie mam żadnych zastrzeżeń. No i co? Pozostaje czekać nam do końca tego sezonu i zobaczyć, co się wydarzy w następnym. Dzięki i na razie.